Tym razem skutecznie Wang Yang. Ćwierćfinalista indywidualnych Mistrzostw Świata z Yokohamy z 2009 roku. Widzimy, niesamowita sprawa nawet w tak trudnej sytuacji, i to jeszcze backhandową stroną Yoshida potrafił tak odegrać, że zgłupiał zupełnie, mam wrażenie, Xuwen Yang. I tym samym mistrzowie Polski jako pierwsi meldują się w finale drużynowych Mistrzostw Polski. A czy będzie w nim powtórka sprzed roku? Przekonamy się już wkrótce. Patryk Chojnowski, czy ten człowiek ma jakieś dolegliwości związane z kontuzją? Patrząc na tę ostatnią akcję, zdecydowanie... Pan Tadeusz Chwiejczak bez wahania przyznał Szczecininowi punkt numer 4. Bezlitosny już w takich zbiciach. Na koniec wymiany jest Koreańczyk. W takich akcjach nie ma szans Jewgeni Szczetinin. 10 do 7, 3 piłki setowe na koncie zawodnika Bogorii. No i momentalnie taki rezultat podziałał na Grewandziego. Nagrodę piłka setowa na wagę remisu 2 do 2. Świetnie zmienił tempo Daniel Górak przed tym przedostatnim topspinem. Gra Białorusina. Coś fantastycznego. Kapitalny bilans Olimpii Unii Grudziądz w meczach wyjazdowych. Niesamowite akcje grają nam tutaj Ksu i Zatówka. No to zdecydowanie najciekawszy i najbardziej zacięty mecz w całym spotkaniu. Łapie kontakt punktowy na zawodnik gospodarzy. Doskonale teraz czytał grę Wang Yang. Ćwierćfinalista indywidualnych Mistrzostw Świata z Yokohamy z 2009 roku. I widzimy, niesamowita sprawa nawet w tak trudnej sytuacji, i to jeszcze backhandową stroną Yoshida potrafił tak odegrać, że zgłupiał zupełnie, mam wrażenie, Xuwen Yang.